Shabbat shalom. So I would like again to read the verses from Genesis 1, 27 to uh, chapter 2, verse 3. Będziemy czytać znowu wersety z pierwszej Księgi Mojżeszowej i tam 27 i 20, 27. po aha, I aż do drugiego rozdziału do trzeciego wersetu. I stworzył Bóg człowieka na obraz swój, na obraz swój i stworzył go jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich. I błogosławił im Bóg i rzekł do nich rozradzajcie się i rozmnażajcie się i napełniajcie ziemię i czyńcie ją sobie poddaną. Panujcie nad rybami morskimi i nad ptactwem niebios i nad wszelkimi zwierzętami, które się poruszają po ziemi. Potem rzekł Bóg, oto daję wam wszelką roślinę wydającą nasienie na całej ziemi i wszelkie drzewa których owoc ma w sobie nasienie. Niech będą dla was pokarmem. Wszystkim zaś dzikim zwierzętom i wszelkiemu ptactwu niebios i wszelkim płazom na ziemi, w których jest tchnienie życia, daję na pokarm wszystkie rośliny i tak się stało. I spojrzał Bóg na wszystko, co uczynił, a było to bardzo dobre. I nastał wieczór, i nastał poranek, dzień szósty. Tak zostały ukończone niebo i ziemia oraz cały zastęp ich. I ukończył Bóg w siódmym dniu dzieło swoje, które uczynił, i odpoczął dnia siódmego od wszelkiego dzieła, które uczynił. I popłogosławił Bóg dzień siódmy i poświęcił Go, bo w Nim odpoczął od wszelkiego dzieła swego, którego Bóg dokonał w stworzeniu. Let us pray. You're having się the father. Father. We would like now that you will, open and you will reveal yourself the Please speak to us. Drogi Ojcze, w niebie, chcielibyśmy, że teraz otwierając Twoje słowo, abyś objawił się światu, prosimy, przemów do nas. Panie, daj nam ducha świętego, tak aby mogło być powiedziane to, co Ty chcesz, aby było powiedziane. In Jesus name. W imieniu Jezusa. Amen. Amen. Joseph Ben-Shlomo it's a famous writer in in Hebrew Joseph Ben-Shlomo to jest taki właśnie hebrajski żydowski autor He wrote the book Introduction to the Philosophy of Judaism Napisał taką książkę Wprowadzenie do filozofii judaizmu In this book he is explaining the main idea of the Sabbath I W tej książce taki główny aspekt szabatu I would like poruszę. to read to read you a, a quotation więc chcę Wam taki tutaj cytat przytoczyć. The essence of the Sabbath it's not that God created the world for six days and needed rest. Sednym sabbatu nie jest to, że Bóg stwarzał przez 6 dni i potrzebował odpoczynku. Here it's not just the lack of work on the Sabbath. Tutaj nie chodzi tylko o brak pracy w sabbat. But the idea of the Sabbath received extra reality to being added something not related to material, But value dimension of holiness. Mm -hmm. Ale e, za ideą sabatu e, jest e, taka m, coś ponad to rzeczywistość, która jest ponad tym, e, która zostaje dodana i nie jest e, to, co, to zostaje dodane i nie ma to w żaden sposób połączenia z czymś materialnym, ale ma to wymiar taki właśnie e, ma to taki święty wymiar with the genesis uh, więc w księdze rozdziału jesteśmy and we end with the beautiful uh, verse that god created the sabbath and he stopped i kończy kończymy tutaj czytając właśnie tym że pan bóg stwarza sabbat i zatrzymuje się but he is not stopped the life ale on nie zatrzymał życia and i have question to you i teraz mam pytanie do was what god was doing after co Bóg robił potem następnie because the bible saying about the creation and the everything was ready for the sabbath and then sabbath began what was doing what god was doing mm -hmm. on sabbath więc więc pytanie bo widzicie wszystko zostało stworzone przygotowane i mówi teraz o sabacie i co bóg takiego robił w sobotę what god is doing Every Sabbath. Co Bóg robi każdego soboty? What he is doing now? Co robi teraz? It's a little bit a uh, uh, challenged question, yes? No, jest takie trudne pytanie, nie? We know what we are doing. Wiemy co my robimy w sobotę. So maybe imagine opposite. Więc wyobraźcie sobie teraz coś Friday przeciwnego. Saturday evening, God putting his alarm on uh, Like Marek, 6 więc, więc, więc prawdopodobnie Pan Bóg ustawił swój e, o budzik tak jak Marek, na szóstą. Ringing. Więc o szóstej e, budzik dzwoni. Pan Bóg otwiera oczy and said, i mówi tak. Oh no, I'm a, bit tired. a i mówi: oh, trochę jestem zmęczony. Maybe 10 minutes more. A, potrzebuję jeszcze 10 minut. Then finally, he's, uh, he's, uh, wake up. A więc, ale w końcu się zdąłał obudzić, taking bath, a bierze prysznic, dressing uh, nice suit, ubiera się w jakiś ładny garnitur, and what? going to the church. i co? no oczywiście idzie do kościoła, do zboru. sometimes it's our prayers, yes? God, we are here, please come. i czasem w naszej modlitwie mówimy tak: Boże tu już jesteśmy, a teraz czy no, really, Wiecie co, ale jestem zainteresowany. Odpowiedzcie mi, co takiego Bóg czyni w Sabbat? Co, co Bóg robi w Sabbat? He don't need a rest. Nie potrzebuje We know odpoczynku. It. Wiemy o tym. Ale. the, the word of the God. Yy, czytając tutaj w słowie Bożym. I will ask another question. He Więc Bóg stworzył sabbat. For us, dla nas? Or for him? Czy dla siebie? What would you say? Co byście powiedzieli? Dla kogo Pan Bóg stworzył sabbat? Listen, He created the for Himself or for us? Stworzył sabbat dla siebie czy dla nas? Who would like to say for us? Kto by chciał powiedzieć, że dla nas? Okay. Who would like to say for himself? A kto by chciał powiedzieć, że dla siebie samego? no one uh, nix. Oh. no one interesting nix? Nix? Uh -huh. okay so when uh, he finished creation then, for adam and eve actually it was beginning of their life Na Adama i Ewy po ukończeniu stworzenia tego początek. Życia. Of Wchodzą yes. w sabbat jako w pierwszy dzień swojego życia. And right the Sabbath, I przed samym sabatą dostają takie przykazy. Przeczytajmy je. Genesis 1. To jest Księga Rodzaju 1, 27, and 28 i 29. Let's start from 20, 28. God Zacznę. blessed them and said to them. I położył im buk i żegdonych. Be fruitful and multiply. Ro rozrastaicie się i rozrastaicie Napełniajcie ziemię. Rule over the fish of the sea and birds on the air and every creature that moves on the ground. Panujcie nad rybami morskimi i nad ptactwem niebios i nad wszelkimi zwierzętami, które pochylim potrafią jeść. And po before he, he he also commanded what to eat. I również zlecił im co mają jeść. So the first day of their life Więc dzień ich życia was the Sabbath, Sabbath and they received before it three commandments. I trzy dostali takie zlecenia. What to eat? Co mają zalecenia? Co mają jeść? How to express it in, in, in right English, you know? To drugie, jest <laughs> to trudniej be fruitful and multiply. Trudni wyrazić, że mają się mają And rule over the animals że mają e, napełniać ziemię i się rozmnażać, at that i również zarządzać, zarządzać stworzeniem. I w tej nothing, sytuacji No word about the I w tym momencie nic o sabacie. What to wear? Co mają, co mają się no ubrać? Words. No words. At what nic. time to meet? Co mają, e, no o words. której godzinie mają się spotkać? Nic what nie jest to powiedziane? do? Co mają czynić? Nic nie jest powiedziane. Nothing. Why? Dlaczego? Because he was himself with them on the first day of their life. Right? Dlatego że Bóg sam był z nimi przez tego pierwszego dnia ich życia. What it does that mean for us? Co to znaczy dla nas? Why we don't find any word how to keep, how to celebrate, how to be during the Sabbath day? In the book of the Genesis. Dlaczego w Księdze Rodzaju nie ma ani jednego słowa, jak się mamy zachowywać, co mamy się ubierać, jak, jak to ma być w yeah, By the way, I would like to ask, uh, do you know uh, on which day they Czy wiecie, w który dzień zgrzeszyli? Jaki to był dzień? Do we have here, mamy tu jakichś pastorów, może teologów, w który dzień Adam i Ewa zgrzeszyli? Do you know on which day they, they made a sin? Który dzień? We don't know. Nie wiemy. Okay, let's uh, think uh, logically. Więc pomyślmy teraz logicznie. According according our tradition, I mean uh, Judaism. Według uh, tradycji judaistycznej, biblical Judaism. I to jest taki biblijny judaizm. Less than two Więc za dwa tygodnie będziemy mieli coś takie święto, które się nazywa Rosh Hashanah. Yeah, it will be, uh, 21 of September. To był, będzie 21 września. Wierzymy, że to był pierwszy dzień stworzenia. Więc są to narodziny Ziemi, są to, są to urodziny Ziemi. After 10 days. Po 10 dniach we have Yom Kippur. Mamy Yom Kippur. Yom Kippur it's uh, it's very important day of uh, forgiving. Uh, więc Yom Kippur jest takim ważnym dniem ze względu na wybaczenie. So I believe that they seen somewhere between więc wygląda na to, że zgrzeszyli gdzieś pomiędzy właśnie tymi, tymi dniami. Because we read that after they sin, ponieważ czytamy, że po tym, jak zgrzeszyli, God has come to the earth Pan Bóg schodzi na Ziemię, and made the first sacrifice. I czyni pierwszą ofiarę. And I, do that it was on Yom I wierzę, że to było w Yom Kippur. But it's, it doesn't matter here. Ale no, nie jest to takie to. Popatrzmy teraz, wróćmy teraz For do naszego głównego pytania. God created the Sabbath. Więc dla kogo Pan Bóg stworzył Sabbat? You know, we can read the Mark uh, chapter 2, uh, verse 27. It's very famous and very known text. The Sabbath was made for people, but not people for the Sabbath. And I will try to explain my question, my, my answer. Because my answer that God has created the Sabbath, not for us, not at all. For himself. Więc, więc moja odpowiedź na to pytanie byłaby And taka please follow my logic. Byłaby taka, że Pan Bóg stworzył sabat dla siebie, a nie dla nas. Wcale Be, nie dla nas. Being a child, więc będąc dzieckiem parents sent me to a summer camp, a Rodzice wysłali mnie na, na taki camp. It was about 21 a day Mniej więcej 21 dni trwał. and in the middle of the summer camp w samym środku tego, tego, tego właśnie campu, it was a special day to był, to był taki szczególny dzień. it was a, a parents' day to był dzień dla rodziców. they came to the camp and they brought food made by my granny homemade food and they, you know, they, they were telling what happening at home So we spent all day together. Mm -hmm. Rodzice przyjeżdżali, wiecie, to był taki dzień dla rodziców. Rodzice przyjeżdżali na kamp, przywodzili dobre jedzenie, jedzenie zrobione przez babcię, takie jedzenie prosto z domu. I cały dzień mogliśmy te dzieciaki spędzały and, z rodzicami. And of course it was special day for me. I dla mnie to był również taki szczególny dzień. But it was not my day. Ale to nie był mój dzień. to był dzień, kiedy moi rodzice przyjeżdżali na camp specjalnie, żeby mnie zobaczyć. And maybe to teach me. I może nawet żeby mnie czegoś Coming nauczyć. Back to Genesis, I teraz wracając do księgi Rodzaju. The first day of their life, pierwszy dzień ich życia. Adam, and Eve, Adam i Ewa. Had no idea what do. Nie mają pojęcia, co oni takiego mają robić. They had no idea It time the worship starts. Nie mają pojęcia kiedy zaczyna się nabożeństwo. Because God himself was with them. Ponieważ Bóg sam Because był z it nimi. was his day to reveal himself to us and to teach us. To był How, jego to, be, dzień. how to be human beings. Mm. To był jego dzień, żeby się nam objawić i nauczyć nas jak być ludźmi. I have daughter and son. Mam córkę i syna. My son, is seven years old. Mój syn ma 7 lat. His name Mark. Ma się, nazywa się Mark. If you ask Mark. Więc jak Marka zapytacie please, tell me something about your father. Proszę powiedz mi coś na temat swojego ojca. And you have five minutes. I masz 5 minut, żeby mi opowiedzieć o swoim ojcu. Mark, will, will answer. Five minutes is not enough. Mark powie: "Wiecie co? 5 minut nie wystarczy." Potrzebuję przynajmniej godzinę, żeby What wyjaśnić, kim, likes kim jest mój tatuś. Co on lubi robić są secondy lub et cetera et cetera i tak dalej i tak dalej i tak dalej If I'll give you five minutes jakbym teraz wam dał pięć minut to explain me about your god aby abyście mi opowiedzieli o who swoim bogu who is he? kim jest Wasz bóg what he is like jaki jest Wasz bóg imagine Wyobraźcie you, sobie teraz you have a personal date with a god więc macie taką randkę taki taki czas specjalnie z Bogiem, szczególnie z Bogiem. Więc pomyślcie And just imagine, tak, just razem z Bogiem ustalacie I to oczywiście reale. nie jest It's prawda, to tak imagine. wyobraźni. Wyobraźcie What sobie, kind of movie wyobraźni, że ustalacie z Bogiem, że pójdziecie do kina. God taki, tak God to see. I jaki film Pan Bóg by chciał zobaczyć? Do you understand me? Rozumiecie? Jaki film Pan Bóg chce zobaczyć? Do we have a problem to this question? Czy, 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 czy byłby jakiś problem, żeby odpowiedzieć? I na believe to pytanie? do we have. Myślę, że tak. Myślę, że byłby problem. It will be cartoon. Cartoon movie? Mo może jakiś, może jakiś właśnie y animowany film. Oh, it will be a comedy movie. A może jakąś komedię byśmy obejrzeli? I have more question for you. After the movie. A teraz tak, po he? You would like to uh, to invite God to eat something? Chcielibyście zaprosić Pana Boga, żeby coś zjeść? And you ask your God, what you prefer to go for sushi or pizza? I pytacie Pana Boga: "Słuchaj, co byś wolał? Sushi czy pizzę?" What, what, what you would answer? Co Pan Bóg by odpowiedział? You know, I'm so sorry but but unfortunately we don't know anything about God. Niestety odpowiedzi brak, ponieważ no przykro, ale ale nie wiemy nic o Bogu, co Pan Bóg by wolał. He would like to have a special time on chciałby mieć, on chciałby mieć taki szczególny czas. To explain, aby wyjaśnić. Who he is? Kim on jest? To teach us, aby nauczyć nas. Which movie he would like to see? Który, który film on by chciał zobaczyć? What kind of food he would like to eat? Co by chciał zjeść? And etcetera, etcetera. You know, I'm not a scientist man. Nie jestem naukowcem. But the Genesis explain and reveal the story of creation from the simple to the complex. Ale wiecie, w Księga Rodzaju wyjaśnia historię stworzenia od prostego, od tych najprostszych podstaw aż do czegoś bardzo skomplikowanego. Gi give you I'll give you example. For me water it's very simple. Dla mnie woda jest wiecie bardzo prosta. Bardzo prosta. Też. H2O. H2O. Two atoms of hydrogen Dwa atomy, and one atom węgla. Of oxygen. Jeden, Very simple. jeden atom y, tlenu. Trees and grass więc and plants a little bit complicated, A no, yes? little bit complex than just uh, two atoms of hydrogen and one atom of so, oxygen. Są trochę bardziej skomplikowane niż właśnie to. Hadbałano. Animals. Ale zwierzęta na przykład. A little bit more kompleks uh, trochę bardziej skomplikowane niż właśnie drzewa i rośliny adding and adding and adding stuff mm -hmm. to his creation to make it from the simple to complex. Mm -hmm. i pan Bóg dodaje 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 do swojego stworzenia od prostego day, do czegoś trudniejszego coraz bardziej skomplikowanego. he, create, he create a human being. I na szóstego dnia tworzy człowieka. I would like to say something like this. Chciałbym coś takiego powiedzieć. If we stop we are not giving to God the possibility to add something to the sabbath. Jeżeli tu byśmy się zatrzymali w tym miejscu i tak jak pisze właśnie Józef, yy, Józef Flomo nie pozwolili Bogu dodać czegoś do sabatu. Something not related to the material but value or dimension in. The holiness. Coś coś, co nie ma, nie ma żadnego porównania z rzeczami materialnymi, ale jest, do, jest cenione, ma swoją cenę tylko jeżeli weźmiemy pod uwagę świętość. I see around me many animals. To widzę wokół siebie wiele like zwierząt, human Takich jak ludzie. They, they act more animals. They speak more animals. Mm, Only if we give to God the opportunity on ty, Sabbath day tylko damy to Bogu add something not related to material mm -hmm. aby coś inaczej, but spiritual in me. Coś, co nie ma then I have the opportunity To be his creation, like in his image. Więc, jeżeli nie dam Bogu szansy na to, żeby zrobił coś, co nie jest w żaden sposób powiązane z czymkolwiek materialnym, a jest jedynie duchowe, jeżeli nie dam Panu Bogu szansy, żeby to we mnie uczynił. But the seventh day, the Sabbath, to the Lord your God, on it you shall not do any work. Jest Sabbat Pana Boga Twego. W ten dzień nie będziesz robił żadnej, we będzie pracy. The work. wczoraj mówiliśmy. że język hebrajski ma dwa słowa, żeby określić we w, słowo that praca. We say it, it could be work like uh, uh, avoda. Więc może być słowo avodah, które oznacza work, praca. job, task, labor. To jest taka praca, jakieś zadanie, e, prawda, jakaś robota. And we have a word, uh, I mamy również słowo melacha. Creation, creative work. Stwarzanie, jakaś taka kreatywna praca. To make something praca. totally new. Coś coś zupełnie nowego tworzymy. In Eschodus, 2010. 20, 20, więc w drugiej księdze Mojżeszowej, 20:10, when 20 we read, but the seventh day, the sabbat to the Lord your God. Mm -hmm. 20, uh, this is which part of the commandment? Mm -hmm. but the, ale siódmy dzień jest, jest sabbatem dla twojego pana Boga. That means for me, it's not my day. Mm -hmm. A więc jest to, e, to oznacza, że to nie jest mój dzień. I, I couldn't read the, the, the Polish Bible. But I believe the same in, in, like in Hebrew. When I read the Hebrew Bible, I see that every, every time that God speaking to me about the feast, He said, it's my day. It's my holy place. And I don't believe the to same in, in the Polish. We could uh, spend time to reach something or to lose. Możemy spędzić ten czas, aby coś pozyskać When we albo coś stracić. Task of creator. Kiedy wchodzimy w kompetencje stworzyciela, And we create something on Saturday. I coś tworzymy w sobotę. We make a long list what we should do to wtedy what zaczynam. we shouldn't tworzymy coś z sabatu, to wtedy robimy sobie taką listę. Co, można a ceremony, w sabatu, A czego nie można w Rob, Tworzymy tradycję, tworzymy ceremonię. I tkwimy w tym przez wiele, wiele lat później. I'm not, I'm not against it. Nie jestem przeciwny temu. Ceremonia jest ok. Wiecie, pewne ceremonie są w porządku. Okay. Tradycja też czasem jest w porządku. Lista rzeczy, które mogę robić, a których nie But powinienem. okej. Okay. Ale głównym pytaniem, które należy sobie zadać jest to, czy pozwalamy Bogu uczynić coś w sobie? Coś niematerialnego. Genesis 1:27. Więc teraz um, 1.27 czytamy Księgę rodzaju. God created humankind in his own image. I stworzył Bóg człowieka na obraz swój. In the image of God, He created them. Male and female He created them. Na obraz Boga stworzył go jako mężczyznę i niewiaste stworzył ich. And He completed the creation this special case. I ukończył stworzenie w tak, w te, ta, ten szczególny przypadek, tym szczególnym przypadkiem. On evening, fizycznie, piątkowego wieczoru, but spiritually, ale duchowo, on ukończył w Sabbath. Uh, Efesians, chapter 4. Więc... Uh, verses from uh, 13 to 24 i will read the few verses 17 no. and 24 Przeczytam tutaj kilka so i say this Więc and on... instead in the lord that you no longer live as the gentiles do mm -hmm. but 24 to put On the new man who has been created in God's image in righteousness and holiness that comes from truth więc 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 mówimy tak i nalegamy w Chrystu w Panu żebyście dłużej nie żyli już jako poganie ale żebyście przyoblekli się w nowego człowieka który został stworzony na obraz Boga w sprawiedliwości i w świętości która przychodzi od poznania prawdy. If you understand Jeżeli rozumiecie to? That not we are for thes że to nie my sbat for us, ale Sabbat dla nas. Because the nature of God Dlatego, it's only giving, że naturą Boga jest tylko dawn. If we will learn how to be his child created in his image, then we will understand what is to give. Jeżeli nauczymy się być, że jesteśmy jego dzieckiem, na jego obraz, to zrozumiemy co oznacza taki sposób dawania. Because I truly believe ponieważ ja naprawdę wierzę that God, he need anything, że Bóg nie potrzebuje nic. but he would like to give and he gave himself for us. Tylko Pan Bóg chciałby nam tylko dawać, i dał siebie samego za nas. Apostol uh, uh, Paul wspominał uh, 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 to, forgetting the things that are behind, and reaching out for the things that are ahead. Apostol Paweł pisze tak, zapominając o tym, co za nami, a biegnąc ku temu, co jest przed nami. you spend your Sabbath? Jak spędzacie sabat? Do you have the full agenda? Czy macie taki pełną agendę, pełną listę rzeczy, które musicie zrobić? And when you have a date with God? A kiedy macie ten specjalny taki randkę z Bogiem? You don't ask him. To nie pytacie go wtedy What kind of movie you would like to see? Jaki jaki film chciałbyś zobaczyć? What kind of food you would like to eat? Co byś chciał zjeść? How you would like to spend time with me? Jak byś chciał spędzić ten czas ze mną? Because we we have been created Big, Ponieważ my stworzyliśmy sobie taką wielką and listę rzeczy do zrobienia. I czasem. We felt not to Czasem zapominamy, że musimy go w sabbat zapytać, Panie Boże, co byś chciał zrobić remember, z nami i wewnątrz nas. Remember, it's not our day. Bo to nie jest nasz dzień. It's his day, To and jest jego dzień. To us. I on przychodzi do nas. Dwell among us mingle with us Mieszka wśród nas, being with us nami, and to teach us chce się z nami zapoznać i nas uczyć i mentioned i mentioned earlier that my son Wspomniałem wcześniej że you mój know, syn no it's it's so funny because i would like for him uh, that he will uh, develop himself like like it should be chciałbym żeby on no wyrósł on takiego człowieka jak powinien but he is on 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 the age seven. Ale ma siedem lat. He's copying everything from me. On kopiuje ze mnie wszystko. And my wife, she's she's telling me that I should be very careful. I moja moja żona mówi do mnie słuchaj musisz uważać. Because you know I I like uh, some kind of uh, attractive activities, which sometimes uh, risky business. Bo wiesz, bo lubimy jakieś takie e, rzeczy, które, które są, są dość takie, no trzeba na nie uważać. I like extreme sport. Lubię, lubię takie ekstremalne sporty, na przykład. Snapping, climbing, snowboarding, A, lubię diving. je you know, na snowboardzie, lubię, prawda, nurkować, lubię no, wiele rzeczy takich, które teoretycznie są niebezpieczne. And I mentioned that in my life something changed. I powiedziałem, że w moim życiu musiały się pewne rzeczy zmienić. When I buy a new snowboard, Kiedy kupuję nowy snowboard, I should buy one, a small one. muszę teraz kupić jeszcze jeden snowboard, because, taki mniejszy. Bo, ponieważ mój syn chce być dokładnie taki jak ja, jak kupuję to, sobie nowe buty sportowe, takie do biegania, he would like to, have same sport shoes. to on chce mieć też takie buty sportowe. I'm Więc kiedy ja o 6 rano wychodzę, żeby he sobie pobiegać. To on mówi Tato, Abba, take me with me to run. Zabierz mnie, zabierz mnie, żeby like mógł sobie. Like on chce być za wszelką cenę, taki jak ja. But if I will not spend time with him and he will not see me as I am, ale jeżeli on, ja z nim nie będę spędzał czasu, to on nie zobaczy, jakim ja jestem. Will to On stworzy swój własny obraz. Of course, my son looks like me. Oczywiście fizycznie mój syn jest do mnie podobny. But Ale duchowo, if we spend time and he is me jeżeli spędzimy spędzać czas razem i On daje mi możliwość, to teach him what I like. aby nauczyć Go, co ja lubię. To say him, aby powiedzieć niego, What I love to do niej, co ja bardzo lubię robić, he will like and he will love same thing. to on zacznie te same rzeczy lubić, nawet tak bardzo, bardzo lubić. How you spend every depends only on you. A więc, jak spędzacie sabbat, każdy sabbat zależy tylko i wyłącznie od Was. Let Módlmy się. Ojcze w niebie, stworzyłeś nas na Twój obraz. Ale czasami zatrzymujemy się w piątek wieczorem i nawet nie dajemy Ci szans, abyś przyszedł do nas w dzień sobotki i mieć 24 godziny. Abyś miał, zna, miał ten czas 24 godziny czas. To spend like you want to spend Abyś spędził go z nami tak jak ty chcesz go spędzić. So help us to will. Więc prosimy, pozwól nam zrozumieć twoją wolę. Could we understand this desire of you to be with us 24 hours. Abyśmy zrozumieli to pragnienie, które masz w sercu, żeby spędzić z nami te 24 godziny. You gave us dałeś nam. Cały tydzień nam dałeś. And you said, any work. I powiedziałeś czyńcie cokolwiek chcecie. Any work, Jakąkolwiek taką twórczą pracę jaką chcecie. But stop to create on Sabbath. Ale w sabbat przestańcie próbować. Because stwarzać. you would like to create us on Sabbath day. In your bo, image. bo Ty byś chciał przetworzyć nas na Twoje podobieństwo. So stworzyć please, w nas Twój obraz. Please, we Więc pomóż, te, że, daj, żebyś tak się stało. An act I działaj. Abyśmy naprawdę byli tacy jak Ty. W imię Jezusa. Em nome de Jesus. Amém. Amém.